Dzień dobry Państwu, z tej strony Maciek z firmy Mavcar, a dzisiaj kolejne auto. Jest to bardzo popularne auto na rynku wtórnym segmentu CombiVan. Takie auto ostatnio sprzedawałem Kadika, sprzedał się praktycznie w 2 dni od wystawienia. Ludzie bardzo to lubią, bo jest to praktyczny przede wszystkim samochód i łatwy też w zaparkowaniu i bardzo pojemny. Tutaj mamy Kangura z 2009 roku z silnikiem 1.2 75 koni. Nie jest to zbyt wielka pojemność, ale jeżeli ktoś nie wozi cegieł ani worków z klejem, myślę, że jak najbardziej do miasta, bo jest to całkiem żwawy silnik. Trzeba powiedzieć o tym Kangurze, że jest od pierwszego właściciela. Jest to według mnie ogromna zaleta dla niektórych klientów. Ludzie bardzo zwracają uwagę. I przy okazji auto, gdy sobie tutaj dosychało, zanim zacząłem nagrywać film, zmierzyłem miernikiem lakieru. Każdy jeden element jest w fabrycznej warstwie około 100-120 mikronów. Więc to dla, myślę, wielu klientów ogromna zaleta. No i przy okazji, jak pewnie Państwo go tu zobaczą na filmie, nie ma na nim żadnej korozji, ale to właśnie jest też taka zaleta oryginalnego lakieru. Cóż mogę jeszcze o tych autach powiedzieć? Auta też wdzięczne jak w użytkowaniu. Raczej klienci, jak kupią już jednego Kangura, szukają drugiego, ponieważ ta strefa załadunku jest bardzo duża. Auto też jest wysokie, więc możemy pakować do góry jakieś rzeczy. No i przy okazji mamy tu wersję z 2 przesuwnymi drzwiami, więc załadunek jakichś tam rzeczy, dzieci czy czegokolwiek jest wygodny. Z tyłu klapa zwykła, drzwiczki się też rzadko zdarzają przy 2 przesuwnych drzwiach, ale oczywiście wszystko zależy, jak sobie zażyczył klient. Tu mamy taką wersję wyposażenia średnią. Wszystko jest, co potrzeba. Z tyłu ładne oponki. Technicznie ogólnie autko bardzo bez zarzutu. A jeszcze dopowiem, że ten silnik też bez problemu znosi instalację LPG, która przy tej cenie benzyny potrafi się zwrócić praktycznie w 10 tysięcy kilometrów, czyli po niecałym roku już potrafimy oszczędzać na LPG. Czy coś jeszcze warto o nim tutaj dodać zewnętrznie? Jak na auto typu taki CombiVan. Bardzo ładnie zadbane na zewnątrz, nigdzie nie poobijane, bo często takie auta są użytkowane w miastach, w trudnych warunkach, przez jakieś firmy kurierskie i często potrafią być obdrapane, całe dookoła nieuszanowane. A tutaj, jak Państwo widzą, no, lakier bardzo ładnie się świeci, lampy też wyglądają bardzo dobrze. Ogólnie jest to naprawdę przyjemny i zadbany samochód. Zaraz pokażemy wnętrze, no i będzie, myślę, że to widać. Mamy książkę serwisową, tu mamy parę wpisów w Renault i tutaj jakieś takie wpisy z innych zakładów podbite jako Kia. Auto ma jeszcze jakieś tam wylepki oraz karteczki serwisowe pod maską, bo nie myślcie po prostu, że jeżeli ktoś nie ma tutaj dalej wpisów do końca, to nie serwisuje samochodu i nie wiem, ostatni na przykład serwis kończy się 70 tysięcy kilometrów temu. Po prostu ludzie już nie wożą tych książek, bo te auta są coraz tańsze i nie są tak już użytkowane jako auto, które wymaga do pieszczania, ale dalej jest wymieniany olej i samochód trzyma się dobrze. Dobra, no to pokazujemy Wam wnętrze. Lecimy od lewej strony. Tak jak wspominałem, wersja nie jest za bogata, ale ma wszystko, co potrzeba. Korba, już dawno nie miałem w żadnym aucie korby, ale tutaj jest. Jeszcze jak to w Kangu, metal na zewnątrz, fajny kolor Ferrari. Dalej przechodzimy sobie do deski. Spójrzcie przede wszystkim na kierownicę. Jest bardzo ładnie utrzymana. Nie jest nigdzie tutaj wydziadziabana. Fajnie to dość wygląda. I widzicie sobie przebieg 206 tysięcy, prawie 207. Podświetlimy, żebyście dobrze widzieli. Pomarańczowe podświetlenie ekranu. Tutaj fajnie ten licznik wygląda z tymi drobnymi kreseczkami, które tak jakby nam zaznaczają te takie przelotowe prędkości. Dalej, środek. Nie ma tutaj wyświetlacza, bo mamy radio takie sobie zwykłe. Ktoś po prostu oryginał zamienił na radyjko takie aftermarketowe, ale widzę, że tutaj jest z jakimiś 2 USB-kami karta i chyba ma nawet jakiś Bluetooth, więc myślę, że można je zostawić. Jest też sterowanie radiem w kierownicy, no ale do oryginalnego radia byśmy to użyli, ale myślę, że nikomu to nie będzie przeszkadzało. Mamy też airbagi ABS-a. Spójrzcie sobie, jak to się prezentuje. Na dole tak samo mieszek od zmiany biegów. Gałka też ładnie wygląda. Nie pokazałem Wam jeszcze, jak tutaj wygląda ten panel od klimatyzacji, bo też jest taki mało typowy. Tu włączamy klimę. Pewnie teraz usłyszycie, jak zapaliła się. A to mamy taką płynną regulację nawiewu. Mało spotykana rzecz. Tutaj
schowki na kubek, a to jest jako traktowane jako popielniczka, tutaj nikt nie palił, można sobie to wyjąć, mieć dwa schowki na kubek. Cóż, zaprosiłbym Was do polubienia mojej strony Mavkar Automoto, tak zarządzenia na Instagrama Mavkar Auta oraz polajkowania tutaj kanału na YouTube, bo zawsze trafiają się ciekawe samochody. I pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone, możecie wykupić gwarancję do roku czasu i jeżeli nie macie jak auto dostarczyć do domu, chętnie je mogę podrzucić na lawecie w rozsądnych pieniądzach. Pozdrawiam, hej!